Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim za życzenia urodzinowe dla mojej żony. Przetłumaczyłem dla niej wszystkie po polsku na angielski i wiele dla niej znaczyło. Więc dziękujemy bardzo. Z okazji jej urodzin pojechaliśmy do restauracji, do nowej restauracji Espania. Moja żona pracuje bardzo blisko niej i niecierpliwie czekała na jej otwarcie. Otwierała się 21 i od razu zdecydowała, że tam pojedziemy na jej urodziny. I było bardzo smacznie. Oto jest zdjęcia, na którym są od strony lewej do prawej moja matka, Carrie, to moja żona oczywiście, Nikki, to najlepsza przyjaciółka mojej żony i mój ojciec. To ja zrobiłem zdjęcia. Przynieśliśmy tort do restauracji i wszyscy kelnerzy śpiewali do Carrie po hiszpańsku. Niestety nie byłem dość szybki z kamerą i to go nagrałem bardzo krótko. Happy birthday! Thank you! Przepraszam, że musieliście czekać na nasze wielkie ogłoszenie. No to również było bardzo trudno dla nas. Trochę się martwimy o to, co powiecie. No, kiedy nagrałem mój pierwszy filmik na YouTubie 3 lata temu, nie spowiedziałem się, że ktoś w ogóle będzie go oglądał. Nawet teraz nie mogę uwierzyć, że ten pierwszy filmik ma 12 tysięcy wyświetleń. Większa niespodzianka była, kiedy ludzie zaczęli mnie pytać o porady do nauki. No, nauka języków obcych była moim ulubionym hobbym, więc bardzo się cieszyło z okazji, żeby pomóc. No i w późnych filmikach oczywiście opowiadałem moją historię, podałem porady i wskazówki do nauki i w końcu stworzyłem BiblioBird, to moja aplikacja webowa do nauki języków obcych. No, przepraszam, że ciągle opisuję BiblioBird, kiedy coś o nim mówię, ale wiem z doświadczenia, że ten filmik nie jest tylko dla was teraz, ale że będzie w internecie bardzo długo. Nawet do dzisiaj dostaję tę samą poprawkę w komentarzach pod moim pierwszym filmikiem. W nim powiedziałem, jestem podniecony, zamiast jestem podekscytowany. I no, ludzie nadal mnie poprawiają. No więc w paru filmikach kilka miesięcy temu mówiłem o BiblioBirdzie i były komentarze takie jak, czym jest BiblioBird, więc no, teraz tak robię. Ale no, już jesteśmy daleko poza tematem. No dobrze, to wszystko zaczęło się jako hobby. I to już wymknęło się spod kontroli, w najlepszym sensie. Miałem wspaniałą możliwość, żeby pomóc wielu ludziom. Nie wiem ilu, może setki, może no nawet tysiące, nie wiem. Ilość nie jest ważna. W każdym razie to było i jest fantastycznie, naprawdę fantastycznie. Ale to również wymaga bardzo dużo czasu i środków różnych. Więc żeby kontynuować, musimy, no jak się mówi po angielsku, take it to the next level. To znaczy, że musimy go rozwijać dalej do następnego etapu, do następnej fazy. Razem z żoną chcielibyśmy zrezygnować z naszej obecnej pracy i stworzyć płatny produkt do nauki języków obcych.
Nie martwcie się, nie martwcie się. BiblioBird zawsze będzie wolny. Poza tym kod, na którym działa BiblioBird, jest open source. To znaczy, że ktokolwiek może pobrać ten kod i stworzyć BiblioCat albo BiblioBocian. I nadal będziemy tworzyć te darmowe materiały do nauki, które już tworzymy. To tylko znaczy, że w dodatku stworzymy płatny produkt do nauki języka angielskiego. I jeśli podniesiemy sukces z tym, to znaczy, że będę miał więcej czasu na pisanie artykułów, na nagrywanie filmików i na polepszenia BiblioBirda. Czekaj chwilę, bo jeszcze jest dużo roboty, zanim możemy zrezygnować z pracy. Ale przez ostatnie 4 miesięcy rozmawiałam z wieloma uczącymi się języka angielskiego i no, myślę, że mam świetny pomysł na płatny produkt. I oczywiście będziemy potrzebowali waszej pomocy, żeby zdecydować no, dokładnie, co powinno być w nim i ile to będzie kosztować i wiele, wiele innych szczegółów. No, bardzo się martwimy o to, ale również jesteśmy bardzo podekscytowani. Bardzo się cieszę, że miałam szansę powiedzieć to słowo. No, w każdym razie wrócimy do tego tematu, do tematu płatnego produktu po paru tygodniach. Pierwotnie zamierzałem opisać cały mój pomysł na płatny produkt w tym filmiku. Nawet napisałem to wszystko dla artykułu, ale strasznie rozpisałem się. I zdałem sobie sprawę, że to rozproszyłoby uwagę od innego projektu, nad którym chciałbym pracować z wami przez następne parę tygodnie. Żeby uczcić tę wielką decyzję i podziękować wam za wsparcie przez te lata, chciałbym napisać dla was darmowy e-book na temat nauki języków obcych. Już napisałem o tym pomyśle na moim blogu parę miesięcy temu, ale kiedy dostałem pozytywną odpowiedź, no, wystraszyłem się, bo nagle zdałem sobie sprawę, że to znaczy, że muszę napisać książkę. To mogłoby trwać miesiące albo nawet lata. Ale problem z tym pierwszym pomysłem był tym, że ta książka miała zawierać wszystkie porady, które już są w artykułach na moim blogu oraz wszystkie porady i pomysły, o których jeszcze nie pisałem. To znaczy, że miało zawierać wszystkie moje wiedzy na temat nauki języków obcych. Napisałbym to przez resztę mojego życia. Więc wymyśliłem nowy plan. Ta książka będzie albo uczyć jednej i tylko jednej rzeczy, albo zawierać wszystkie porady, które już są w artykułach na moim blogu, tylko zorganizowane w formacie, który jest przyjemny do czytania jako książka. Opublikuję ją za 2 albo 3 tygodnie, więc to będzie bardzo krótki projekt. Mamy no, ważne sprawy po tym. Będzie tłumaczenie na polski i przez następny tydzień albo 2 pomożecie mi zdecydować, na jaki będzie temat tej książki. Mam parę pomysłów. Pierwszy to przewodnik krok po kroku, jak uczyć się języka, korzystając z mojej metody ręcznie, bez pomocy BiblioBirda. A drugi to przewodnik na temat, jak pokonać strach przed mówieniem. Już napisałem krótki artykuł o tym na moim blogu, ale wydaje mi się, że to jest bardzo
no, ważny temat i że no, rozszerzona wersja bardzo by przydała. Trzeci to porady i wskazówki do ćwiczenia mówienia, kiedy już jesteś na wysokim poziomie i już pokonałeś strach, ale nadal masz problemy z mówieniem. Czwarty to oczywiście wszystkie porady, które już są w artykułach na moim blogu, tylko zreorganizowane w formacie do czytania jako e-book. Powiem tylko, że już mam ponad 100 takich artykułów na moim blogu. Albo na jakiś temat, który będzie pochodził z ankiety, o którym będę mówił za chwilę. No, tylko chciałbym stworzyć coś, co ludzie naprawdę chcą. Nawet krótki e-book będzie wymagał sporo pracy i jeszcze będę spędzał nad nim dużo czasu i nikt go nie będzie chciało, no, będę się czuł jako idiota. Więc jeśli jesteś zainteresowany, proszę wypełnij ankietę, jest link w opisie i powiedz mi, no, o czym powinien być ten e-book. No, myślę, że to wszystko. Proszę napiszcie w komentarzach, co myślicie o naszym planem z płatnym produktem. Czy to dobry pomysł, czy zły? Trochę się martwię, że będziecie myśleli, że jesteśmy zdrajcami, bo teraz chcemy coś sprzedać. I jeśli no, naprawdę myślicie, to napiszcie w komentarzy, bo chciałbym dowiedzieć się o tym jak najwcześniej. No, na koniec tylko powiem, proszę wypełnij ankietę, jest link w opisie. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Więc, żeby kontynuować, musimy, no jak się mówi po angielsku, take it to the next level. To znaczy, że musimy go rozwijać dalej do następnego etapu, do następnej fazy. No, co w ogóle właściwie to znaczy? Polepszyć coś, żeby, nawet polepszyć się, żebyś był na następnym poziomie, na trochę wyższym poziomie. No, mam nadzieję, że ten filmik idzie w porządku, bo no, zsiedliśmy poza tematem i w ostatniej chwili zdecydowałem na no, amerykański idiom, angielski idiom, który nawet nie mogę definiować. No, przynajmniej to będzie śmiesznie. Mam nadzieję, że będzie śmiesznie. No. Co dalej? Co dalej?